Dzień dobry. Zanim zacznie się nasza rozmowa, chciałem wam podziękować, że tak licznie byliście ze mną przez cały 2023 rok, bo to dzięki wam zostałem najczęściej odtwarzanym podcastem w Polsce na platformie Spotify. Bardzo, bardzo i to bardzo wam dziękuję. Dzień dobry państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Cezary Pazura. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Wieloletnie doświadczenie światowej klasy czasomierzy. Bezpieczeństwo i prestiż na najwyższym poziomie. Royal Watch. Polecam. Mateusz Borek. Dzisiaj u mnie pan Kazimierz Martinkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak zastanawiałem się, czy jest pan dumny z tego, co udało się panu w życiu osiągnąć? Jak pan tak patrzy na swoje życie, dzisiaj już może pan zobaczyć je jako dorosły facet. Czy jest pan dumny z tego, co udało się panu osiągnąć przez te wszystkie lata na całej pana karierze, całej drodze życia i tak dalej, i tak dalej? Czuje pan dumę z siebie? Tak, wielką. Naprawdę wielką. Moja droga, ta 64-letnia czy 160-letnia, sam już nie wiem, jest wielka, jest długa, jest szeroka, jest niesamowicie intensywna, intensywna, bardzo intensywnie żyję. I przemierzyłem góry, lasy, pola, morza, rzeki, jeziora. Po pierwsze osiągnąłem to, że mam czwórkę dorosłych dzieci, którzy są genialni, którzy są lepsi niż ja, którzy zajdą dalej jeszcze niż ja. To jest genialne, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Po drugie myślę, że zrobiłem parę rzeczy takich, które są dobre. No, tak jak to przysłowiowe jest, jak te pieniądze dla Polski. Zresztą będąc politykiem też zrobiłem trochę więcej rzeczy. Ja też zrobiłem jakieś programy edukacyjne. Ja też dawno, dawno temu, 1000 lat temu, ja założyłem uczelnię w Gorzowie, która istnieje do dziś. Ja cały czas budowałem, cały czas tworzyłem, cały czas coś robiłem ciekawego. Najczęściej robiłem to dla innych ludzi i to gdzieś tam pozostało i pozostanie. A miał pan takie przeczucie, kiedy pan był dzieckiem, albo kiedy pan dorastał, stawał się nastolatkiem, że jest pan stworzony do dużych rzeczy? Tak, zawsze. Zawsze tak myślałem. Ja zawsze czułem w sobie lidera. Ja w szkole też, ale takiego innego lidera. Znaczy nie takiego, który rozkazuje, który każe, który gdzieś tam... Nie, ja po prostu, jak trzeba było coś zrobić, to ja byłem pierwszy. A moją dewizą na przykład wychowania dzieci to było właśnie to, że najlepiej wychowuje przykład. Nie mów, co ma zrobić, tylko zrób to i pokaż. I pokaż, że to trzeba zawsze robić. I to jest dużo, dużo fajniejsze, dużo, dużo lepsze niż nieustające kazania. Więc tak. Ale to też był taki przykład, który dostał pan od swoich rodziców? Z jednej strony myślę, że tak, że to było jakoś tam od rodziców, ale z drugiej strony myślę, że też to było tak, że ja miałem taki charakter. Ja byłem dosyć krnąbrny, a przez to też samodzielny. Ja myślę, że nie wiedząc jeszcze, co to jest wolność, ja wiedziałem, że ja jestem wolnym człowiekiem i dbałem o to, żeby wolnym człowiekiem być. Ale jak pan patrzy na takie swoje dorastanie, no bo ja też sprawdzałem sobie te wszystkie awanse, które pan był od tego nauczyciela, to jest w ogóle bardzo ciekawe, no bo też był pan wyróżniany jako najbardziej sympatyczny, najlepszy nauczyciel na tym wszystkim i to, że pan się do wszystkiego wyrywał, było dość dla mnie jasne ze względu na to, że pan bardzo szybko po tej draminie szedł do góry. To nie było raczej przypadku. Wydaje mi się, że też pan po prostu nie bał się niektórych rzeczy, gdzie większość ludzi zaczęła się bać. Pan nigdy nie miał w sobie takiego strachu? No bo też dużo pan robił takich rzeczy, że karali pana rodzice, nawet te bójki, gdzie brat gonił pana z siekierą, z krzesłem, z tym wszystkim. Zastanawiało mnie, jakie miejsce w pana życiu w ogóle miał strach. Ja,
Niczego się nie boję. Choćby niedźwiedź, co to stoję. Nie, nie, na pewno strach jest, ale nie, we mnie dużo strachu nie ma. Ja jestem głodny całe życie, byłem głodny życia właśnie. Parcia do przodu, właśnie poznawania nowych ludzi, doświadczania nowych emocji, doświadczania różnych innych kultur. Ja byłem zawsze tego głodny. Oczywiście w komunizmie było to ograniczone do różnych rzeczy, ale potem to jeszcze z większą mocą wybuchło. Dlaczego nie został pan żużlowcem? Bo te wszystkie cechy pokazują, że byłby pan świetny. Brak takiego strachu, duży apetyt na adrenalinę, na emocje, no to żużel idealny, a zresztą jeździł pan na rowerze, udając żużlowców w dzieciństwie. Tak, to prawda. Ja do dziś pamiętam, jak byłem naprawdę takim szczeniakiem, jak ojciec wziął nas, trzech synów, pierwszy raz na stadion w Gorzowie, na żużel. I jak ten żużel na nas leciał, jak ten zapach, no po prostu ja do dziś to pamiętam. Ja pamiętam, gdzie siedzieliśmy i jak to wyglądało. Rzeczywiście żużel jest specyficzny, ale żużel jest właśnie sportem bardzo dobrym na żywo, a takim sobie w telewizji. Ja nie wiem dlaczego. Ja jednak myślałem trochę bardziej, ja od dziecka pływałem. Tak, pływałem czterema stylami, więc potem właśnie te kajaki były, potem ja raczej... a może to jeszcze było inaczej. Może ja jednak dobierałem takie sporty, które jakoś tak bardziej pasowały do dziewczyn, jakoś tak, no nie tak, wiem. Dobrze, to ta historia, jak pan był ratownikiem i opowiadał pan o tym, że tam pan więcej podrywał dziewczyny niż tak naprawdę ratował ludzi. Nie, uratowałem paru. Ale pytanie, ile dziewczyn pan poderwał? Ale no to, bo to trudno sobie wyobrazić fajniejsze wakacje niż 3 miesiące nad jeziorem, jako ratownik, chodzący z piersią do przodu, uczący pływać na płytkim, prawda? No to wiadomo, to młodość ma swoje prawa, ja z tych praw korzystałem. Oj, to potwornie, bo też pan uciekał z domu, to uciekał pan do babci, to zastanawiam się, jaka była pana babcia i czy ta relacja była taka bliska? Tak, babcia była najukochańsza na świecie. Babcia nas wychowywała tak naprawdę. I bardzo możliwe, że ja też dużo, tak mi mama mówiła zawsze, że ja dużo po babci jakby też otrzymałem, bo babcia była taką społeczniczką. Babcia też się wszędzie wyrywała, babcia też wszystko robiła, babcia była zawsze zajęta. Babcia zresztą miała zawały serca, co w tamtych czasach, jeśli chodzi o kobietę, to właściwie było niespotykane. Więc tak, babcia mnie pociągała bardzo właśnie tą swoją aktywnością, tą swoją żywotnością taką niesamowitą, a do tego robiła najlepsze śledzie. No różne rzeczy robiła najlepsze, więc ucieczka do babci to była ucieczka w znane. I to jest babcia od tego dziadka, o którym pan wspominał w krótkim... Nie. A okej, czyli ten dziadek to po przeciwnej stronie. A należał pan do jakiejś subkultury? No bo jak wymienił pan zespoły, to zrobiło się dość konkretnie. Nie. My co prawda zaczęliśmy bardzo szybko chodzić na dyskoteki. Ja pewnie w 7 klasie chodziłem, czyli pewnie mając jakieś 14-15 lat zacząłem się przemykać na dyskoteki. Bardzo lubiliśmy się bawić i mieliśmy grono takich ludzi, taką bandę ludzi kilkudziesięciu, w których byli wszyscy. Znaczy byli tacy ulicznicy, tacy bijący się na ulicach i byli bardzo inteligentni, mądrzy ludzie z dobrych domów, ale właśnie dlatego, że mnie też różnorodność ludzi bardzo pociągała. A co miał pan w młodości, co wraz z wiekiem już stracił? Głosy. No pewnie jeszcze by się coś znalazło, chociaż prawdę mówiąc, ja nie wiem, czy... A ma pan zaufanie do ludzi dzisiaj? Za duże. Okay, ja jednak ciągle jestem naiwniakiem. Ja ciągle wierzę ludziom i niestety ludzie to wykorzystują, jak do tego dojdą, że tak rzeczywiście jest. To kim był pan, jak był pan młody? To też mnie tak zastanawia, jakbyśmy mieli określić pana cechy osobowości, jakim pan był gościem, poza tymi dyskotykami, poza tymi dziewczynami dookoła pana, tą koszulą flanelową. Kim pan był? To jest, myślę, że to bardzo nieskromnie zabrzmi, ale ja byłem lubianym chłopakiem.
Mnie ludzie lubili. I starsi, młodsi, moi koledzy, młodsi koledzy, podwórkowi koledzy, szkolni koledzy. Ja raczej należałem do takich ludzi, których da się lubić. No i chyba zostało to przez bardzo, bardzo długie lata jednak. Do dziś nie narzekam. No właśnie, jeżeli chodzi o sympatię, to wydaje mi się, że jednak ludzie zawsze pana bardzo i to bardzo lubili. A jak bardzo jednak był pan kochliwy, bo też w książce znajdziemy takie wątki, że był pan w klasie 40-osobowej i było w jej 11 chłopaków. Pana pierwsza żona to koleżanka z klasy i cytując pana, chodziłem z jej koleżankami, a w niej zakochałem się w ostatniej klasie dopiero. Tak, w piątej. Dokładnie tak było. I to też jakieś takie... Dziś mi jest bardzo trudno powiedzieć, dlaczego, skąd tego typu wybory. Znaczy ja dziś wiem dlaczego, dlatego myślę, że absolutnie wiem, że po prostu ona jest idealną matką dla naszych dzieci, idealną mamą, absolutnie idealną. Nikt nie potrafił zrobić takiego domu, takiego ciepła, takiego, jak właśnie ona to zrobiła. Absolutnie to jest rzecz zupełnie wyjątkowa i myślę, że jeśli mówię, że największym moim osiągnięciem jest czwórka dzieci, no to właśnie dlatego, że Maryla jest ich mamą, więc to wszystko jest jakby razem tak wzięte pod uwagę, więc... Ale widzi pan dużo podobieństwa między mamą, byłą pana pierwszą żoną, a pana mamą? Nie. Bo powiedział pan, że mama była zawsze do rany przyłóż i zastanawiało mnie na ile... Nie, też... ale pod innym względem. Mm. To chodziło raczej o to, że już w okresie dojrzewania my byliśmy krnąbrni, ja pewnie najbardziej, ale to powodowało, że ojciec jednak miał z nami trochę rozterek różnego rodzaju i musiał przeprowadzać ostre z nami rozmowy i no, przywoływać... Bardzo często kładłem się na tapczanie i dostawałem pasem w tyłek. Tak jest, dokładnie tak było i... A mama była do rany, tejże rany przyłóż. Właśnie, ona zawsze nas chroniła, nie mówiła tacie, co tam się wydarzyło w szkole czy gdzieś. No, była taka, że rzeczywiście nas chroniła, więc pod tym względem absolutnie była. Ale tak naprawdę dom to tworzyła babcia, nie mama. To mama była zapracowana, nas chroniła przed tatą, ale to babcia tworzyła ten dom, to ciepło dom. Ale taka, to jak pan powiedział o tym tapczanie, o tym, że dostawał pan w tyłek, to coś zabiera, czy może coś daje? Czy to nie, raczej nic nie daje. Nie, nic nie daje. Ja mówię, że przykład daje dużo, dużo więcej, jest dużo lepszy, naprawdę. Myślę, że ja musiałem do tego dorastać, że bicie nic nie daje, ale jestem co do tego absolutnie przekonany. Ale zabiera coś panu? Miał pan coś takiego, z czym później pan się trochę mierzył przez to, że właśnie był bity w dzieciństwie? Nie, myślę, że nie, ale myślę, że dlatego, że ja akceptowałem to, co ojciec z nami robi. Ja nie miałem z tym problemu, że ojciec bije. Ja wiedziałem, że te pasy dostawane mi się należą i w związku z tym myślę, że to nie zrobiło we mnie żadnego uszczerbku. No bo wspomina pan raczej ciepło tatę i mówi, że pana tata miał na pana ogromny wpływ, bardzo długo umierał i że kiedy patrzyliście, jak się strasznie męczył, to zostało w was na zawsze. Tak. To też raczej pokazuje, że poza tym, no to potrafił stworzyć więź, no bo pana tata zaszczepił w panu miłość do kina i do tej muzyki filmowej. Dokładnie tak. Jest coś, co się kojarzy panu od razu tak z tatą? Niestety jest, ale, ale to nie jest. No nie, bo to tak naprawdę kojarzy się no. Dni filmu radzieckiego. Były poważnie. No to wiem, naprawdę, no. Bo ojciec to organizował. A my na to też chodziliśmy i to chodzi. Ja chodziłem też na to dobrowolnie. Nie to, że tam szkoła czy coś, że kazali, ale ja na to chodziłem, bo ja bardzo lubiłem kino. Kino rosyjskie było kinem ciekawym.
było naprawdę innym od kina europejskiego. Jeśli spojrzymy naprawdę na 50 lat temu, jaka była kultura rosyjska, jacy byli intelektualiści rosyjscy 50-100 lat temu, 150 lat temu, to była potęga. Dziś Rosja przez komunizm, przez Putina skarlała tak straszliwie. Tam już prawie, że nie ma nic, no może jeszcze balet, ale kiedyś kultura rosyjska była naprawdę ciekawa, więc ja też nie mam, ja mam dobre, jakby dobry odbiór kultury radzieckiej, ale tak naprawdę to była rosyjska z tamtych czasów. No nie można niestety, no nie można skreślać tego, że to jest tylko i wyłącznie z Rosji, od razu wszystko jest tam złe, słabe i tak dalej, tak. Bo jednak szachy też tam mają się całkiem nieźle i oni dbają o takie rzeczy. Właśnie to jest takie niesamowite, ale też ma pan odwagę się przyznać, że swoim dzieciom również pan wymierzał taką karę jak panu tata. Czym pierwszym? Piotrek już nie był. No dobra, ale miał pan kiedyś wyrzuty sumienia? Tak. One się pojawiły pewnie już przy trzecim dziecku. Już zaczęliśmy się wtedy zastanawiać. Prawdę mówiąc, razem wspólnie się zastanawialiśmy nad tym, że to jednak nic nie daje, że to jest może jakiś upust dla człowieka nerwów, ale on jest zupełnie niepotrzebny. I długo dochodziliśmy do tego, że trzeba z tego zrezygnować. I już na koniec zrezygnowaliśmy. Także dziś absolutnie mogę z pełną wiedzą i doświadczeniem powiedzieć, że wymierzanie kar dzieciom jest niepotrzebne. A wygarnął panu któryś z pana dzieci? Nie. W ogóle nie ma. Wygarniają mi czasem różne moje incydenty z życia, ale akurat nie to. Pobrał się pan mając 21 lat, bo bardzo szybko mieliście pierwsze dziecko, zaraz było drugie, bo kończył pan studia będąc już żonatym. Dobrym był pan mężem? No ja myślę, że bardziej byłem dobrym ojcem czy mężem. Ja bardzo dużo pracowałem. Ja byłem pracoholikiem. Ja pracowałem na trzy etaty, żeby tą rodzinę jakoś tam fajnie utrzymać. I pewnie z tego powodu no, nie mogłem być jakoś bardzo dobrym tym mężem. Tak myślę. Pewnie też jakoś najgorszym nie byłem. Były u nas kłótnie i spory, ale nie było ich bardzo dużo. My się rzeczywiście trzymaliśmy razem i trochę to było tak, że Maryla budowała ciepły, wspaniały, cudowny dom, a ja budowałem życie w świecie. I dzieci myślę, że cenią jedno i drugie, to znaczy cenią i to, że mają najlepszą na świecie mamę i cenią to, że ojciec pokazywał im świat i że pokazał im świat, pokazał im ambicje, pokazał im dochodzenie do celu, pokazał im, myślę, że jakoś się fajnie tak uzupełniliśmy w tej rodzinie i w tym małżeństwie też. A jakie błędy rodziców chciał pan wyeliminować ze swojego dorosłego życia? No myślę właśnie, że to bicie to było absolutnie niepotrzebne. Myślę, że dużo więcej rozmowy, dużo więcej czytania. Ja pamiętam lata 80. nie było książek takich dla dzieci małych i gdzieś jacyś znajomi przysłali nam takie książki kolorowe, ale takie, że się ruszało tam różne rzeczy rosyjskie i po rosyjsku. I pamiętam, że dzieci mówiły wieczorem, no to czytamy książki, nie? Ale nie mama, tata. Ja mówię, czemu tata? Bo jak tata nam czyta, to my wszystko rozumiemy. Ojejku, ale ma pan dużo wspomnień z dziećmi, bo to też mnie zastanawiało, nawet jak rozmawiałem z niektórymi politykami, to jednak polityka pochłania. Ona zabiera często rodzinę, małżeństwa, zabiera prywatność, zabiera najbardziej intymne i osobiste rzeczy w przestrzeń publiczną, a jeszcze do tego wypłukuje z czasu. U pana jest dużo rzeczy, które pana ominęły, na przykład, jeżeli chodzi o dorastanie pana dzieci, jakieś ważne momenty pana życia?
Nie, myślę, że nie za dużo. Są oczywiście takie momenty, ale raczej nie dlatego, że moje dzieci, a przede wszystkim Maryla, nie poszły w publikę. Moja córka wielokrotnie miała propozycję udziału w jakimś tam Tańcu z Gwiazdami czy czymś takim i nigdy czegoś takiego nie podjęła. I to dotyczy bardzo wielu rzeczy, więc to było rzeczywiście tak, że niech sobie ojciec tam szaleje, robi tam te swoje polityki i te różne inne rzeczy publicznie, a my będziemy mieli normalną rodzinę i będziemy normalnie żyli. I to nas uchroniło właśnie przed tym takim zbyt brutalnym rozstaniem. My jesteśmy, myślę, że cały czas rodziną. Bo powiedział pan, że dopiero dziś, kiedy wyzwoliłem się z polityki, tak naprawdę czuję się wolnym człowiekiem, ale wiem, ile musiałem za to zapłacić, ile straciłem, obwiniam za to politykę. Tak, polityka jest chorobą śmiertelną, jest chorobą straszliwą, jest chorobą, którą nie powinno się sprawować całe życie, bo polityka w ogromnej mierze degeneruje. I to degeneruje dlatego, że musi człowiek bardzo dużo oddać swojej wolności na rzecz kompromisów, na rzecz jakby wspólnego działania, na rzecz teamu, na rzecz partii i tak dalej. I dopiero jak ja przestałem być partyjniakiem w 2007 roku, ja dopiero zrozumiałem, jak cenne jest to, że ja mogę siąść przed mikrofonem i mogę mówić to, co myślę, a nie to, co powinienem mówić ze względu na interes mojej partii. To jest po prostu genialne. Ja dopiero wtedy zobaczyłem, że jest inna wolność niż ta wolność polityczna. I już w tym stanie zostałem. No, a jeszcze przypomnijmy, że od samego początku mówił pan, że wiedział pan, że pan jest wolnościowcem, że pan jest ma być wolnym człowiekiem. Tak, i czułem to i mam zresztą tego dowody, bo ja także w różnych głosowaniach taki brałem udział, jak na przykład 3x15 Balcerowicza. Ja wtedy byłem w ZHN-ie i ja głosowałem za. Właśnie dlatego, że uważałem, że jeśli uważam, że to jest dobre dla Polski, to muszę to robić. Kiedy miał pan atak serca podczas wakacji we Włoszech, jadąc przez godzinę karetką, przeleciało panu całe życie przed oczami, powiedział pan, że przepraszał wszystkich za popełnione grzechy. Kim byli ci wszyscy? No najbliżsi. No jednak no trochę narozrabiałem w życiu, no więc mam za co przepraszać ludzi i przepraszam i robię to z przyjemnością. Ja naprawdę jestem tego zdania. Proszę mi wierzyć, to jest moje totalnie ważne doświadczenie, że słowa przepraszam, proszę, dziękuję są najważniejszymi. Obok może kocham, czy lubię, czy szanuję, ale są naprawdę najważniejszymi słowami świata, po prostu. Bez tych słów świat nie istnieje. Bez tych słów nie istnieją dobre relacje, nie istnieją w ogóle relacje. Czym więcej będziemy wypowiadali tych słów, tym świat wokół nas będzie lepszy. To jakie grzechy popełniał pan najczęściej tak naprawdę? Nie, grzechami się nie będziemy zajmować. Ja ostatni raz spowiadałem się z 10 lat temu i niech już tak zostanie. Ale wie pan co, bo mnie zastanawia tylko i wyłącznie, kiedy wycinamy ten wiadomy okres. Tak. Czy są jakieś grzechy, których pan wyjątkowo żałuje? Nie. Właśnie o to mi chodziło. Nie. Poza traumatycznym przeżyciem, które trwało parę lat, ja myślę, że udało mi się być dobrym człowiekiem, nie krzywdzącym innych ludzi, mimo że wolność czasem ponosi człowieka, ale jeśli człowiek ma to takie spojrzenie, że wolność tak, ale wtedy, kiedy nie narusza dobra innych, no to jest właśnie w życiu ważne. Kiedy pan zrozumiał, że brukowce w Polsce nie mają hamulców? Późno. Dużo za późno. Ale było coś takiego, że jednak zapaliło panu taką kontrolną lampkę, że tego to już chyba się nie powinno, tego już chyba nie powinno być. Miałem rozmowę, będąc chyba premierem albo tuż po. Miałem taką rozmowę z ówczesnym redaktorem naczelnym Faktu.
Boże, w tej chwili wyleciało mi jego nazwisko z głowy, a może tej lepiej. W każdym razie on powiedział wtedy rzecz dramatyczną. Fakt wtedy miał z 500 tysięcy nakładu. I on wtedy powiedział taką rzecz, że my właściwie możemy wszystko. Ja nie wiem, kto bardziej, panie premierze, rządzi, pan czy ja. I wtedy on mi dał to zdanie, jakby to powiedzenie, ja zapamiętałem i wtedy się nad tym zastanowiłem, że nie to jest ważne, że być może on ma rację, tylko że on wie, że to może robić. Mhm. To jest straszne. Jego przekonanie, że on może rządzić przez gazetę światem, zachowaniami ludzi. To jest po prostu... Zresztą to jest nieprawda. Mhm. W ostatecznym rachunku to nie jest prawda. Ale takie przekonanie tak dziennikarzy niektórych, że tak jest to możliwe, to jest straszne. Były miejsca bądź ludzie, którzy skreślili pana i to zabolało pana personalnie po tym wszystkim, co się działo w mediach? Bo to jest duża weryfikacja tego wszystkiego. To jest bardzo ciekawe, ale najwierniejsi moi przyjaciele pozostali moimi przyjaciółmi. Ci ludzie, którzy się ode mnie odwrócili, to byli zupełnie... Ja nie poczułem tej straty. Mm-hmm. Oni byli, nie byli warci tego. Ostatnio w moim podcaście pan Leszek Miller powiedział, że w polityce zastraszanie to codzienność. Zwykły dzień w pracy. Pana kiedyś ktoś próbował jako aktywnego polityka jeszcze zastraszyć? Oczywiście były tego typu sytuacje, tylko prawdę mówiąc, one do mnie nie docierały. Mhm. Ja już powiedziałem, ja niczego się nie boję i taka jest prawda. Jak człowiek silnie stoi na nogach, a ja zawsze stałem silnie, prawie zawsze stałem silnie na nogach, to tak naprawdę powalić go jest, nie jest łatwo. Jeśli człowiek nie kłamie, jeśli człowiek nie bierze łapówek, jeśli człowiek nie robi różnych złych rzeczy, to nie ma strachu. No jednak mimo wszystko od tego 2016 roku PiS to bardzo panu przeszkadzał w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomimo tego, że nie robił pan złych rzeczy. Jak wtedy to wyglądało? Bo to wygląda dość mocno jako taka inwazja z buta, że nie dawali panu przestrzeni za bardzo, żeby mógł pan oddychać. Tak, robili wszystko, żebym nie mógł znaleźć pracy w Polsce. Naprawdę. Albo żebym się zarejestrował jako bezrobotny, albo żebym poszedł na... żebym poszedł pracować na kasie. Robili wszystko. Naprawdę. I to jest dla mnie to jest najciekawsze jest to, wie pan, że oni na to wydali dużo kasy, bo oni jednak wysyłali tych ludzi jakiś tam z tego CBA, albo z Urzędu Skarbowego, albo gdzieś tam. Oni cały czas pilnowali mnie, żebym ja się gdzieś nie wychylił, żebym ja, a jak się zbliżały wybory, to od razu się ukazywały artykuły na mój temat. To jest w ogóle takie fajne, bo na przykład teraz, jak były wybory, to oni też zrobili, no chyba Ziobro, tak mi się wydaje, zrobili taką akcję, bo ja dostałem propozycję pracy we Włoszech, intratnej pracy, bardzo dobrej pracy, ale właśnie pod warunkiem, że nie będę wracał do polityki. To było w lipcu, czyli przed wyborami, czyli taki strach przed tym, żebym ja nie wrócił do polityki. Zresztą wtedy też wydarzyło się coś zupełnie takiego niesamowitego, jak zwykle zresztą przez osobę, która pilnuje mnie już od naście lat, prawda? Że też ona uruchomiła całą masę różnych swoich takich działań, żeby mnie zaszantażować, żebym ja nie wystartował
w wyborach. Ja akurat, bo to było bardzo fajne, bo ja akurat w tym czasie byłem już po paru miesiącach pisania książki o moim odejściu właśnie, pożegnaniu się z polityką. Więc gdyby oni to wiedzieli, to nawet pewnie by tego nie robili, że ja właśnie książkowo zapowiadam, że do polityki nigdy nie wrócę. A jednak te działania były. Ja kompletnie tego nie rozumiem, że służby, że ludzie, że nasyłają na mnie po to, żebym ja nie wrócił do polityki. Tak jakbym był strasznym człowiekiem. No ale to nie jest tak trochę, że państwo polskie nie powinno pozwolić na to, żeby pan był w takiej sytuacji, w jakiej pan był. Był pan premierem, bardzo ważnym człowiekiem. Wie pan bardzo dużo o polskiej polityce. Zna pan całą tą strukturę. Patrząc na to, że są inne agentury różnych państw i tego wszystkiego, to jest bardzo niebezpieczne, że rozmawiamy o tym, że polski premier nazywa się garniturowym żebrakiem, bo tak dokładnie pan sam siebie nazwał. Nie powinno to wyglądać trochę inaczej? Oczywiście, że powinno wyglądać inaczej, ale my nie rozmawiamy o Polsce w tej chwili, tylko my w tej chwili rozmawiamy o Polsce PiS. To jest inna Polska, to nie jest moja Polska, to nie jest pana Polska, to nie jest Polska bardzo wielu ludzi, to jest Polska partii PiS, to jest Polska Kaczyńskiego, to on ją tak urządził i tak starał się ją przez 8 lat urządzić, żeby tacy ludzie jak ja nie mieli w niej dla siebie żadnego miejsca, żeby nie mogli zarabiać, żeby głodowali, żeby nie wychylili się nigdzie, bo albo z nimi, a jeśli nie z nimi, to na dnie. No ale oni naprawdę bardzo mocno chcieli jednak pana zbutować, no bo na przełomie lat 2018-2019 pan właśnie się nazwał garniturowym żebrakiem, doprowadziło do sytuacji, gdzie pożyczał pan po 100 zł od znajomych. Tak. Przecież była taka sytuacja, że nie miał pan na opłatę telefonu, nie miał pan na opłatę mieszkania, został pan z mieszkania wyrzucony. Tak. Jak wyglądał tamten czas? Tak, to było strasznie okrutne. To było niesamowicie okrutne, bo rzeczywiście ja miałem bardzo dużo różnych opłat, w tym alimentów. Miałem, żyłem normalnie. Prawdę mówiąc, mieszkałem wtedy z synem w Warszawie i prawdę mówiąc, syn zrezygnował ze studiów i poszedł do pracy. Poszedł na swoje, dlatego że ja nie byłem w stanie, nie byłem w stanie go utrzymać. I to się potem jeszcze zaczęło pogłębiać. Bo co ja znalazłem jakiegoś klienta, dla którego mogłem coś zrobić, to najpierw to było tak, że po roku oni dopiero sprawdzali mój PIT, i dopiero po roku sprawdzali jakby kto, komu ja wystawiłem fakturę i szli do tych ludzi. I ci ludzie rezygnowali z współpracy ze mną. Ale po jakimś czasie oni zaczęli sprawdzać to na bieżąco. Żeby wiedzieć, gdzie ja i żeby od razu reagować na to, że ja komuś wystawiłem fakturę. Tak, żebym nie mógł wystawiać tych faktur. Więc ja rzeczywiście miałem taki czas, że utrzymywali mnie ludzie i rodzina. Ja naprawdę, proszę mi wierzyć, że ja żyłem za 1000 zł miesięcznie. Że ja miałem 100-200 zł w tygodniu na zrobienie zakupów w postaci ziemniaków, marchewki i robiłem sobie ziemniaki zapiekane z marchewką i jadłem to cały tydzień. Naprawdę, ja kupowałem, ja się wtedy nauczyłem gotować, bo ja nigdy w życiu nie gotowałem. To było absolutnie dramatyczne, ale ja wiedziałem, że ja muszę z tego wyjść, że ja muszę stać twardo i dlatego wtedy jeszcze więcej zacząłem biegać, zacząłem pływać, zacząłem trenować Ironmana, zrobiłem połówkę Ironmana raz, zrobiłem połówkę Ironmana drugi raz, właśnie po to, żeby wzmocnić siebie, żeby się nie dać złamać. Ale to nie jest tak, że wtedy, nawet kiedy jest się najlepszym człowiekiem na świecie, tworzy się w tobie taka bardzo duża cząstka zła, że no nie godzi się pan na taką niesprawiedliwość. Jak pan reaguje na to? Nie, na niesprawiedliwość ja zawsze miałem. Wie pan co? We mnie
we mnie budowało się szczęście i siła. Mm-hmm. Od samego początku, no jednak spadł pan z dość wysokiego miejsca w swoim życiu do 1000 złotych miesięcznie. Tak, no ja zarabiałem nawet miliony, to prawda, ale wie pan co, dla mnie nigdy pieniądze nie miały jakiejś wartości ważnej. Ale pewnie miały w momencie, kiedy pewnie musiał pan pożyczać kasę, no bo jednak tak jak wszystko jestem w stanie uwierzyć, to jednak ból musiał być. Jeżeli syn rezygnuje ze studiów, jest pan człowiekiem, który... Nie, wie pan, to było gorzej. Ja na przykład pamiętam taką rzecz, że jeden kolega mi mówi, no dobra, wiesz co, mam, 400 mam w portfelu, ale jestem tu i tu. To był drugi koniec Warszawy. Mhm. I ja wsiadłem w metro i jechałem tam na drugi koniec, potem kawał drogi jeszcze szedłem, tylko po to, żeby spotkać go na ulicy pomiędzy spotkaniami. On wyszedł gdzieś tam z restauracji i wyjął z portfela 400 zł i mi dał. Jaki ja byłem szczęśliwy. Bo ja te 400 zł od razu zrobiłem zakupy i ja mogłem żyć masę dni spokojnie, wiedząc, że mam co jeść. To było coś niesamowitego. Ale wie pan co, ale ja nie miałem nienawiści w sobie, jakiejś takiej niesamowitej złości czy czegoś takiego. Nie, ja nie mam tego, no może do dwóch osób, jednego faceta w starszym wieku, jednej kobiety może, ale tak to nie, no to ja, naprawdę ja budowałem na tym swoją siłę. Wie pan, powstanie na nogi z czegoś takiego jest super. No jest super, ale kosztuje bardzo dużo emocji i też takie przyznanie się do tego, no bo wydaje mi się, że kiedy właśnie jest się na tym szczycie i nagle jak dzwoni pan, żeby pożyczyć od kogoś stówę, to bardziej myślę o 100 000 niż o 100 zł. Ale wie pan co, ja myślę, że jednak ludzie, zwłaszcza w dobie takiej jak teraz mamy, tak, elektronicznych mediów, że powinni dzielić się tego typu doświadczeniami. Mhm. Bo takich ludzi, którzy upadają i którzy nie potrafią wstać, którzy zapadają ja mam takich przyjaciół, którzy zapadli w depresję, którzy różne rzeczy się z ludźmi dzieją i trzeba im pokazywać, że kurczę, naprawdę można znaleźć w sobie siły, naprawdę można wstać. To kto był dla pana największym wsparciem w tej całej sytuacji właśnie, że nie wpadł pan w depresję chociażby? Byli tacy przyjaciele, byli tacy, no i była rodzina. I oni byli, są i będą zawsze. Część ludzi nawet mi pomogła, ale już potem drugi raz nie chciała się na przykład spotkać. I ja to rozumiałem. Bo oni wiedzieli, że ja będę z nimi rozmawiał o biznesie, o polityce albo o czymś, ale na koniec ja i tak ich zapytam, czy nie mogą mi pomóc. Więc, a oni już tego nie chcieli przez to przechodzić. I ja znam ich do dziś i dziś się na przykład z nimi spotykam i nie mam z nimi, ja nawet im tego nie wypominam, czy nie przypominam, czy w ogóle nie ma takiego znaczenia. Ale taki fragment mojego życia jest. Ile to trwało tak mniej więcej? To trwało tak naprawdę około 3 lat, ale powiedziałbym, że około pół roku, może 5 miesięcy, to było dno. To znaczy ja rzeczywiście zostałem wyrzucony z mieszkania, wynająłem zabijające rodziny następne mieszkanie, nie płaciłem za niego, ale ci ludzie byli łaskawi i mnie nie wyrzucali. To było już wtedy takie naprawdę dno dna. Jakie refleksje przychodzą, kiedy osiąga się takie dno dna? No jest pan człowiekiem wybitnie inteligentnym, naprawdę zdolnym do wielkich przemyśleń. Zastanawia mnie, co dzieje się w pana głowie. Poza tą chęcią odbudowy, która jest dla mnie oczywista, zastanawiam się, czy wtedy robi pan sobie rachunek sumienia, zastanawia się pan, za jakie grzechy, co zrobiłem źle, czy jak wygląda ten proces myślowy w takiej sytuacji u pana? Tak, to jest taki element, kiedy człowiek sobie myśli,
ile taki czyściec może trwać i dlaczego on jest na ziemi. Rzeczywiście, czy to aż tak grzeszne było? Rzeczywiście ma człowiek jakieś takie refleksje, tylko że ja wtedy, nie, ja wtedy dużo czytałem, bo książek zawsze mam pełno wokół siebie. Ja wtedy dużo właśnie biegałem, dużo dawałem z siebie tego typu rzeczy i to człowiekowi pomaga. Jak człowiek pobiega, czy jakąkolwiek inną aktywność fizyczną, to jednak w człowieku wytwarza się ta chemia, która powoduje wzrost radości, wzrost uśmiechu. To jest, człowiek jest w stanie, tarzając się po ziemi, jest w stanie uśmiechać się. Był wątek, że 4 osoby aresztowane od razu po wyjściu skontaktowały się z panem, żeby panu powiedzieć, że proponowano im szybkie zwolnienie, jeżeli powiedzą coś na pana. Tak. Ten walec medialny, który po panu przejechał, zmienił pana jakkolwiek? Ja panu powiem tak, walec medialny to jest coś, co w gruncie rzeczy ja sobie sam stworzyłem, bo ja byłem, myślę, że jednak pierwszym premierem, naśladując Tony'ego Blaira, byłem pierwszym premierem, który otworzył się na świat mediów inaczej niż wszyscy przede mną. Ja jednak robiłem różne rzeczy z mediami, będąc premierem. I potem zamiast się zatrzymać, zamiast zrezygnować z tego, ja troszeczkę w to brnąłem. A potem jak przyszła klęska moja życiowa, to niestety z różnych powodów, ale media tę klęskę wykorzystały totalnie przeciwko mnie i orały mnie na wszystkie możliwe sposoby. Tylko że, wie pan, tak naprawdę, może gdyby było tak, że przyjaciele by mnie opuścili, rodzina by mnie opuściła, no być może, ja nie wiem, załamałbym się, może depresja, może Bóg wie co, ale tak się nie stało. Ja mam świadomość tego, że ludzi trzeba szanować i trzeba liczyć się z ich zdaniem, ale zdaniem tych ludzi, którzy człowieka znają. A nie ze zdaniem tych ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia. Więc ja w pewnym momencie kompletnie przestałem się tym przejmować. Ja miałem, to jest policzone, ja miałem taki czas w 2019 roku, pierwszy kwartał, kiedy pomyślałem sobie, być może wystartuję w wyborach europejskich, kiedy ktoś wywołał w mediach ponad 350 rekordów na mój temat w jednym kwartale, czyli w 90 dniach. Czyli było mniej więcej 5 informacji, oczywiście złych informacji, na mój temat dziennie przez 3 miesiące. Na przykład. I to jest takie... Ja to wytrzymałem. No dlatego zastanawiało mnie, no bo jednak to pan powiedział, że pana się opłacało orać, jak już to pan określił, bo pan się klikał. Pan był personą piekielnie szanowaną, piekielnie lubianą, a niestety media, brukowce, szmatławce, zwał jak zwał, kochają upadki, kochają bić jeszcze mocniej i zastanawiało mnie po prostu, czy to też nie jest tak, że kiedy dzisiaj pan widzi kogoś, kto jest atakowany, może stawać pan nieświadomie bądź świadomie w obronie takiej osoby ze względu na to, że wie pan, co jest rzeczywistością, a co jest na okładce. Pan, ja na to troszkę inaczej jeszcze patrzę, bo oczywiście są ludzie, którzy są okładani, ale ja dziś, jeśli chodzi o ten świat, nazwijmy go celebrycki, to ja nie do końca wiem, czy ktoś jest okładany dlatego, że ktoś się na niego zawziął, czy jest okładany tylko po to, żeby wyrobić swoje nazwisko. Ja naprawdę, jeśli jest jakiś spór w świecie celebryckim, to ja nie wiem, czy ten spór jest prawdziwy. Czy on nie jest specjalnie wywołany po to, żeby obie strony tego sporu zyskały klikalność? To kompletnie nie wiem. Patrząc na to, że nawet rozmawiam z ludźmi z tego środowiska, nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu.
Ja nie mam pojęcia, które kłótnie są prawdziwe, które są nieprawdziwe i niestety też rozmawiałem o tym z panem Leszkiem Millerem, że dziennikarstwo w Polsce nie ma żadnych konsekwencji, to jest takie miejsce, gdzie można zrobić wszystko i nic za to tak naprawdę, nikt za to nie odpowiada, no bo akurat w przypadku pana Leszka Millera to sytuacja z ojciec wybrał politykę, a syn wybrał sznur, 5 lat, dalej nie ma żadnego wyroku, jeżeli chodzi o chyba fakt z tego, co pamiętam, więc no to pokazuje, że... Ja wygrałem. Tak, wygrał pan? Tak, ja wygrałem. Pana chyba Ja wygrałem właściwie ze wszystkimi mediami i większość mediów usunęła teksty nieprawdziwe ze swoich tam portali i tak dalej. I zrobili to jakby sami z siebie na żądanie. Natomiast nie chciała tego zrobić Wirtualna Polska i nie chciał tego zrobić Super Express, więc z nimi walczyłem do końca i wywalczyłem. To znaczy Wirtualna Polska musiała usunąć, przegrała, no jest wyrok w tej sprawie. Wirtualna Polska przeprosiła mnie i na przedziwie Wirtualnej Polski przez tydzień były przeprosiny. Natomiast Super Express też przegrał. Też wyrok jest prawomocny, ale oni nie przeprosili, no bo są kanaliami, ale generalnie to rzeczywiście wygrałem i mam satysfakcję. Ile to trwało? 5 lat. No właśnie, 5 lat. To jest niestety przykre. 5 lat, to prawda, tak. To trwało dużo i rzeczywiście, bo ja nigdy nie domagałem się ani żadnych pieniędzy, ani tego typu rzeczy. Ja po prostu chciałem przeprosić i nie chciałem usunięcia tego z portali. Tylko i wyłącznie, nic więcej, czyli naprawdę strasznie mało, a oni są tak beznadziejni, że nawet tego nie potrafili zrobić. No bo to też chyba u pana polegało na tym, że miało to związek jakąś z pracą, bo z tego, co tam chyba gdzieś czytałem, to właśnie było tak, że jak miał pan jakiegoś pracodawcę, to wyszukując po prostu pana, pokazywały się różne nieprawdziwe artykuły na pana temat i po prostu musiał się pan tego pozbyć ze względu też na to, żeby móc spokojnie mieć pracę. Tak, i to też dlatego na przykład zacząłem trenować i zacząłem w swoich mediach społecznościowych promować zdrowy styl życia, bo wtedy powstał różne artykuły, wywiady, różne inne rzeczy i one dziś są pierwsze, jeśli się klika moje nazwisko. W książce znajdziemy również taki fragment. Jak zostali ostatnio aresztowani ludzie związani z Warszawą, to od razu wiedziałem, że są to areszty wydobywcze, bo szukają haków na Trzaskowskiego. Tam w ogóle może nie być żadnej sprawy. Ziobro aresztował masę niewinnych ludzi. Haków się szuka tylko i wyłącznie po to, by je obnażyć politycznie i w mediach? Nie tylko. Także po to, żeby posadzić ludzi. Proszę zwrócić uwagę, że 8 lat temu w kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość mówiło o złodziejskich rządach Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Mówiło o mafiach, o mafii VAT-owskiej i różnych innych. I proszę zwrócić uwagę, mimo że oni użyli całego państwa, wszystkich służb, jeszcze dodatkowo uzębionych, uzbrojonych, na przykład w Pegasusa, to oni nikogo z ważnych polityków czy współpracowników PO czy PSL przez te 8 lat nie posadzili do więzienia. Nikogo. Nikogo. Bo nawet jeśli toczy się jakaś sprawa przeciwko Sławkowi Nowakowi, to ma postawione zarzuty, ale jeszcze nie jest osądzony. Więc to pokazuje skalę tego. Teraz proszę zwrócić uwagę. 5 tysięcy ludzi było aresztowanych w 2015 roku. 11 tysięcy ludzi aresztowanych w 2021 roku. To jest ta skala, 6 tysięcy więcej. To jest ta skala aresztów wydobywczych lub innych, bo to jest też na tym polega, że oni na przykład aresztują kogoś i w tym czasie w miejsce firmy tego kogoś wstawiają swoją własną firmę. No tak. Oni w ten sposób przejmują także biznesy. To jest naprawdę proceder tych 8 lat, on jest nie do naprawienia przez 20 lat. Przez 20 lat. Oni tyle zła urządzili w tak wielu miejscach, że to jest nie do odrobienia. Nie, no ale teraz zupełnie serio. Uważa pan, że jakikolwiek polityk PiSu za te dwie kadencje trafi do więzienia? Tak.
Może pan powiedzieć w ciemno, kto pana zdaniem? Znaczy, no, myślę, że powinien Sasin to od razu, Morawiecki także bardzo szybko i bardzo szybko albo sam Ziobro, albo jego ludzie. To trochę zależy od tego, jak tam będzie w podpisach. Ale rzeczywiście jakby te trzy grupy, te trzy środowiska rzeczywiście realizowały politykę totalnie niezgodnie z prawem i to jest korupcja. Znaczy, my zaczęliśmy upodabniać się, przepraszam, że to powiem, ale taka jest moja wiedza i doświadczenie, my zaczęliśmy upodabniać się do Ukrainy. Znaczy, Ukraina dlatego nie może stanąć na nogi, bo korupcja jest wpisana w ich DNA i w Polsce korupcja jest wpisana w DNA PiSu i dlatego Polska nie mogła wykorzystać najlepszych swoich lat z wielu dziesięciu lat. Te lata, te 8 lat to były jedne z najlepszych lat, bez względu na pandemię i wszystko inne. Chodzi o ludzi. Chodzi o rocznik 83, czyli wyż demograficzny 83 roku. Moja córka się wtedy urodziła. Wtedy się urodziło 730 tysięcy dzieci. I to jest wyż demograficzny, to jest mniej więcej 8-10 milionów ludzi w wieku dziś 40, czyli tak 25-50 lat. To jest najlepszy wiek do pracy, do tworzenia, do budowania i Polska tego, i jesteśmy w Unii i mamy dotacje unijne i Polska tych 8 lat nie wykorzystała do tego, żeby zbudować rzeczywiście prawdziwy, dobry, zmarnowała, naprawdę w dużej mierze zmarnowała to pokolenie. Ale nie ma pan wrażenia, że też Platforma dopuściła do tego, no bo kiedy przegrywała te pierwsze wybory z PiS-em, no to też było tak, że no to oni bardzo mocno chcieli przegrać te wybory, czy robili wszystko, żeby te wybory przegrać, no bo jak spojrzymy na to, to jednak tam było też coś takiego, że bardzo mocno ten PiS dostał handicap od Platformy, która wtedy się mówiło o tych wyleniałych kotach, grubych kotach, nasyconych kotach i tak dalej, że im się niestety nie chciało. No dobrze, ale Sławomir Mentzen ze mną w rozmowie powiedział, że politycy to źli ludzie. Zgadza się pan z nim? Nie, są dobrzy i są źli, tylko że wie pan, akurat jest tak, że w polskiej polityce jest dużo miernych. Oni ani nie są źli, ani nie są dobrzy, tylko są po prostu mierni. Najgorszy sort. Nie, no to, bo to są ludzie, którzy no to jest naprawdę straszne, ale którzy poszli do polityki. Polityka nie daje pieniędzy, czy nie dawała, bo teraz w PiS-ie dodała i to dużo, ale nie dawała jakichś pieniędzy, więc tam szli ludzie tacy nieudolni, ale na taką stałą posadkę, ciepłą, państwową, nie za dużo, ale da się z tego żyć, więc szli naprawdę do polityki bardzo w ogromnej mierze, no bardzo słabi, dramatycznie słabi ludzie i dlatego ta polityka tak wygląda, jak wygląda. A uważa pan, że kiedyś wyglądała lepiej? Tak. Jeśli pan spojrzy na parlament przez ostatnie 30 lat, to zobaczy pan, że w pierwszym parlamencie ludzi znanych, cenionych, szanowanych, mądrych, inteligentnych było 50%. A potem było 30, a potem było 20, a potem było 10, a teraz to... Nie no, w tym parlamencie też już są ciekawe osoby, bardzo ciekawe. Ale ja powiem jeszcze raz, polityka degraduje i dlatego trzeba wymieniać polityków. Naprawdę trzeba wymieniać polityków jak rękawiczki. Dwie kadencje to już jest za dużo. Ludzi trzeba wymieniać i powinny to wiedzieć partie, że partie same w sobie muszą wymieniać ludzi. Musi być ten ferment, musi być ta zmiana, musi być ten ruch, bo tylko różnica potencjałów wywołuje energię i trzeba tę różnicę potencjału zawsze tworzyć. No i jednak ta polityka była dość mocno zatwardziała. Jak spojrzymy sobie na ludzi, którzy by wchodzili z młodego pokolenia, to tak naprawdę ich nie było. Dzisiaj jest tam jakieś rzucone światło, pojawiają się jakieś takie nowe twarze, ale jednak wydaje mi się, że
brakowało takiego zderzenia młodości z doświadczeniem, żeby cokolwiek z tego wyszło. Tak ja patrzę na to, nie wiem, jakie pan ma zdanie. I w Ameryce, w polityce jest dużo więcej jeszcze starszych osób niż w Polsce. Młodzież się tam prawie że w ogóle nie przebija. Ale ja opowiadam takie doświadczenie z Wielkiej Brytanii, kiedy zaprosiła mnie asystentka Camerona, który był wtedy liderem opozycji, miał z lada moment zostać premierem Wielkiej Brytanii. Zaprosiła mnie na spotkanie w piątek, na imprezę. Jak ja poszedłem i mówię, dlaczego, co to jest za impreza? Odchodzę z polityki. Mówię, jak? Dziewczyny, masz 28 lat, jesteś 5 lat asystentką Camerona, a on zaraz będzie premierem. Będziesz asystentką premiera. No przecież co ci więcej trzeba? Nie, ja muszę pójść do swojego zawodu, przynajmniej 10 lat pracować w swoim zawodzie, odnieść jakiś sukces i dopiero wtedy mogę wracać do polityki. W Polsce nie znajdzie pan takiego zdarzenia. W Polsce młodzi politycy, są wyjątki, jest taka dziewczyna teraz z Łodzi w polityce, która już coś gdzieś tam osiągnęła w różnych takich charytatywnych wydarzeniach. Natomiast generalnie to są najczęściej asystenci polityków. Oni noszą teczki za radnym, potem noszą teczki za posłem, a potem sami zostają radnymi i sami zostają posłami, czyli oni nigdy w życiu nie pracowali naprawdę. Tak chyba było z Magdą Ogórek, z tego co mi się wydaje. Ale głowy bym nie dał sobie uciąć, że ona gdzieś tak mniej więcej taką drogę przeszła, o której pan teraz powiedział, jeżeli chodzi właśnie o noszenie teczek, bo pracowała gdzieś tam w sekretariacie i była asystentką. Tak nie, mi się wydaje, robiąc ją podcast, przygotowywałem się, ale teraz z głowy bym sobie za to uciąć nie dał, ale tak mi się wydaje. Nie znam. Ale, znaczy Magda Ogórek, myślę, że pan zna personę medialnie. Magda Ogórek. Ta co na prezydenta startowała. Tak. Ponura. Także wydawało mi się... Ponura osoba. Wydawało mi się, że jednak musi pan zdać. Jakie pan ma dzisiaj poglądy? Liberalne. Myślę, że liberalne. Wie pan, myślę, że w ogóle polityka na świecie się zmienia. To zresztą bardzo widać. Ja przez długi czas mówiłem, że ja mam poglądy konserwatywno-liberalne, ale w rozumieniu angielskim, a nie polskim. A dziś myślę, że jednak ja zaskoczę pana bardzo. Proszę. Mnie się podobają postulaty na przykład partii Razem. Nie podoba mi się sposób uprawiania przez nich polityki kompletnie. Uważam, że oni się do polityki nie nadają. Natomiast chociaż głosowałem na jedną osobę z tej partii, ale okej, nieważne. Ważne, że te postulaty, które oni przedstawiają, na przykład to skrócony tydzień pracy, czy na przykład sprawy związane z mieszkaniami, To są naprawdę rzeczy, które lada moment będą wybuchały na świecie, w Polsce też. Dlatego, że dziś świat pędzi do przodu w sposób nieprawdopodobny, zmienia się w świecie wszystko. Sztuczna inteligencja jest dziś hamowana, żeby nie wybuchnąć, a jak zacznie powoli wchodzić w życie, bo to specjalnie jest hamowane po to, żebyśmy my się do niej przyzwyczajali po prostu, żebyśmy nie zauważyli, jakie zmiany ta sztuczna inteligencja wprowadza wokół nas, więc ona lada moment zastąpi człowieka w bardzo wielu miejscach. I dlatego trzeba mocno zadbać o to, żeby nie praca dla człowieka była najważniejsza, żeby ją skracać, a żeby w to miejsce dawać możliwości ludziom, wszystkim i młodym i starszym, rozwijania swoich hobby, jakby tworzenia innych zainteresowań, bo świat dokładnie w tym kierunku zmierza, więc ja na przykład, chociaż nigdy w życiu nie grałem w żadne gry, ani w żadne e-sport, ani nic takiego. Ja dziś na przykład pracuję w tym biznesie. Ja widzę, jak on się rozwija, co robimy. To jest coś, absolutnie coś niesamowitego, co się dzieje właśnie dlatego, że świat młodych ludzi musi mieć swoje zajęcie. I właśnie tam je znajduje.
No mnie pan akurat z tymi poglądami nie zdziwił, bo też był taki fajny wywiad z panem, jak pan powiedział, że wracał ze szkoły w Anglii i poszedł do pana chłopak z piwem, przywitał się i mówi, że pana lubi, młody chłopak, może 20 lat, i zapytał pan go, co tam robi, a on powiedział, że uciekł z Polski, a pan odpowiedział, jak to, że uciekłeś z Polski? No uciekłem, bo jestem gejem i w Polsce nie ma dla mnie życia. Także gdzieś już to było widać, że pana poglądy się zmieniają, pana poglądy idą po prostu z biegiem lat do tego czasu, że zaczął pan poznawać innych ludzi i zobaczył pan, że to nie jest takie, jak mogło się wydawać ileś tam lat wcześniej, nie wiem, w latach 80. chociażby, ale zastanawiam się, czy uważa pan, że każda zmiana, którą dzisiaj proponuje nam świat, jest dobra. Czy jednak są takie wartości, na których powinniśmy się zatrzymać i tak rzeczywiście zastanowić, czy w taką stronę chcemy iść? Nie, oczywiście, że nie. Świat ewoluuje. To nie jest tak, że on idzie w bardzo konkretnie jasnym celu, tak? Czy że ta destynacja jest znana. Nie, to jest pewnego rodzaju sinusoida. To się cały czas jakoś tam jednak waha po to, żeby uzyskać właśnie ten przepływ energii taki stabilny, a nie z jakimiś wybuchami niepotrzebnymi dookoła. Tak, zwiedzanie przeze mnie świata to był jeden z moich najważniejszych uniwersytetów. Mhm. On zmieniał moje życie, on uczył mnie strasznie dużo, ale też dlatego, bo nie każdego nauczy, też dlatego, że ja byłem otwartą osobą na ten świat. Ja chciałem go poznać, ja byłem głodny tego świata, ja chciałem dotknąć, ja chciałem spróbować wszędzie wszystkiego i to powodowało, że ja się uczyłem, że ja poznawałem człowieka i myślę sobie, Boże, no on nigdy w życiu nic nie słyszał o Panu Bogu, a on jest 5 razy lepszy ode mnie. Jest dużo lepszym człowiekiem niż ja. I w ten sposób przez doświadczenie tak naprawdę ja zmieniałem swoje osądy o ludziach, o świecie. W ogóle potem przestałem w ogóle osądzać ludzi, bo uznałem, że to nie ma sensu, że każdy musi znaleźć swoją wolność, każdy musi znaleźć swoje miejsce w życiu, każdy musi znaleźć swój sposób ekspresji. To jest właśnie fajne. No to jak pan patrzy na to wszystko, co pan powiedział, jakie są najważniejsze kwestie dotyczące edukacji młodzieży w Polsce? Są rzeczy, które by pan najchętniej zmienił od razu? Proszę pana, edukacja w Polsce, w ogóle szkoła na świecie. No właśnie. To jest szkoła, która ma 200 lat albo i lepiej. Mhm. I została stworzona w bardzo konkretnym celu. Żeby tworzyć społeczeństwo robotnicze. Tak naprawdę, żeby tworzyć robotników, żeby tworzyć pracowników. I ta szkoła sprzed 200 lat dziś jest dokładnie tak samo skonstruowana. Są te same lekcje, prawie te same przedmioty, to jest ten sam sposób nauczania. Naprawdę to jest zupełnie to samo. Natomiast nauka pokazała, że to, co rozwija człowieka, to jest po pierwsze sztuka. Na przykład w Anglii każdy uczeń gra na jakimś instrumencie. To jest po drugie sport. Na przykład w Stanach Zjednoczonych sportowcy mają łatwy bilet do każdej uczelni czy do college'u. To jest nauka języków. Te miejsca, czy te państwa, w których uczy się wielu języków, mają wybitniejszych ludzi. Proszę zobaczyć na Indie. To jest biedny kraj, chociaż czwarta potęga świata, ale w świecie znajdzie pan na najwyższych stanowiskach, nie wiem, na 1000 najważniejszych stanowisk na świecie, większość będą zajmowali Hindusi. Tak, to prawda. W biznesie, w polityce, w bardzo różnych, dlatego, że oni właśnie od razu uczą się angielskiego i swoich języków regionalnych, a jednocześnie jest bardzo duża różnica potencjałów i ich chęć korzystania z życia, jakby tej drogi w górę jest ogromna. I czwarty element to jest właśnie mądra turystyka, znaczy
poznawanie innych kultur, poznawanie innych ludzi, poznawanie innego świata. To są rzeczy, które dziś trzeba wprowadzić do szkoły, trzeba wprowadzić do szkół, bo szkoła musi być, musi przestać być miejscem nauczania i wychowania, tylko ma być miejscem rozwoju człowieka. To człowiek młody ma się w szkole, ma iść do szkoły po to, żeby się socjalizować, po to, żeby się rozwijać, po to, żeby sam znajdował swoje, swoje zdolności i tam je rozwijał. Ja dziś szkołę totalnie zmienił. Ja studiowałem rok na takim programie WSE Business School w Barcelonie i to było niesamowite, bo my się uczyliśmy na case'ach. Na przypadkach opisanych, nie wiem, na przykład Porsche albo na przykład Madonna. To są właśnie przypadki, które my analizowaliśmy, znaczy w jaki sposób został osiągnięty sukces. I my się spieraliśmy, tam było 46 osób z całego świata, menedżerów takiej najwyższej rangi. I my się spieraliśmy, a ja bym to zrobił inaczej, To jest rozwijające. To daje z jednej strony wiedzę, a z drugiej strony daje jakby dzielenie się doświadczeniem. I to jest dziś nauka. Czyli wywróciłby trochę pan szkołę do góry nogami. Kompletnie bym wywrócił, naprawdę. Ja bym dziś swoich dzieci nie posłał do szkoły. Ale usunąłby pan religię ze szkoły? Tak. Dlaczego? Dlatego, że ja uważam, że rodzice mają prawo w szkole jakby tworzyć dla swoich dzieci to, co chcą. Mhm. Czyli jeśli chcą, żeby religia była, to ta religia powinna być. Bo szkoła w ogromnej mierze zależy od rodziców, od tego, co rodzice chcą robić. Ale my zabrnęliśmy z religią w szkole do kompletnego zaułka. Znaczy, religia w szkole jest przedmiotem państwowym, jest przedmiotem na świadectwie, jest przedmiotem ważnym, takim jak każdy inny przedmiot, ale jest jako jedyny przedmiot zarządzana przez zupełnie kogoś innego, nie państwo. Jest zarządzana przez Kościół. Państwo wobec nauczania religii w szkole nie ma kompletnie nic do powiedzenia. Nauczyciele są przez Kościół wyznaczani, programy są przez Kościół wyznaczane. Wszystko robione jest przez Kościół. I to nie jest dobre. To nie jest dobre ani dla państwa, ani dla Kościoła, ani dla rodziców i dzieci. Gdyby na tej lekcji można było się uczyć o różnych religiach, wydaje mi się, że to już byłoby trochę ciekawsze, no bo nawet jak pan powiedział, no to też jest poznawanie świata. Tak, poznawanie świata, kultur jest... No bo też po prostu możemy mieć... Jest uniwersytetem. Mogą być też różne wnioski z tego wszystkiego. A jest jakaś partia polityczna, która celowo nie zmienia programu nauczania, bo woli takiego wyborcę, który właśnie wyrośnie po tej szkole? No bo zastanawiam się, że... Znaczy ja myślę, że PiS to nawet specjalnie cofnął pewne rzeczy w szkole. Specjalnie wycofał pewne rzeczy rozwojowe, żeby młodych ludzi nie rozwijać, tylko żeby ich wkładać w maszyny takiego poparcia, ślepy, głupi patriotyzm, bo to nie jest patriotyzm, to co uczy PiS. No ślepa religia, to jest podporządkowanie. Czyli niewolność. No i to jest 8 lat, więc taki faktycznie to jest taki dramat. Obywatel to jest rośnie. Dramat. Nie puściłbym do szkoły, absolutnie. No też pan opowiadał o tym, że PiS współpracował z amerykańską firmą, która badała, co ludzie myślą i co mają oni robić. Populizm dzisiaj to najlepsze paliwo poparcia? Tu nie tylko chodzi o populizm. Ja nie pamiętam teraz, jak się nazywał Salomon. Taki socjolog, to był chyba jakiś 55 rok, on przeprowadził takie doświadczenie, trzy linie i na innej kartce tak. I doświadczenie takie, że jak się pytają człowieka, które te dwie linie są takie same i on wybiera sam, to zawsze 98% było, że prawidłowy wybór. Natomiast jak ma podpowiadaczy obok siebie, to 2/3 ludzi zmieniło zdanie. Choćby raz. I to jest właśnie propaganda.
Znaczy to jest właśnie, to podpowiadanie to jest właśnie szczujnia, to jest właśnie tak zwana publiczna telewizja w Polsce i cała masa innych telewizji. To są właśnie ci podpowiadacze, którzy mówią, że czarne nie jest czarne, a białe nie jest białe. I my, jak Kaczyński to wykrzyczał z trybuny sejmowej, to się z niego śmialiśmy, a on wykrzyczał program marketingowy Prawa i Sprawiedliwości. Nikt nam nie będzie wmawiał, że czarne jest czarne, a białe jest białe i tyle. No to działa, bo nawet jak ja powiedziałem panu o Magdzie Ogórek, a pan tak zaczął się zastanawiać, to zastanawiałem się, czy powiedziałem to, co myślałem. Ja od 6 lat nie mam telewizora. Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu. Ja już chyba nawet mniej więcej podobny staż. Kaczyński kipi z nienawiści. On nienawidzi części Polski i polskich elit, bo uważa, że ta część Polski zabiła jego brata. On o to obwinia Tuska. I to jest obrona własnego sumienia, bo to on wysłał tam swojego brata. I to on mówił, że wszyscy są przeciwko niemu. Lech Kaczyński nigdy nie chciał być politykiem. Nienawiść to za to dobre paliwo polityczne? Nie, bardzo złe. Nie, bo wie pan, nienawiść w ogóle niszczy komórki mózgowe, żeby było jasne. To już jest udowodnione. I to zresztą po Kaczyńskim widać, że on jest niszczony przez nienawiść straszliwie. I ja wiem, to jest ostro powiedziane, ale proszę mi wierzyć, że tak jest. Proszę mi wierzyć, że Kaczyński ma wyrzuty sumienia, a że Kaczyński absolutnie zdaje sobie sprawę, że swojego ukochanego brata, a on kochał w swoim życiu tylko brata i mamę, że on wie, że to on doprowadził swojego brata tam. Bo on cały czas przymuszał swojego... Lech chciał być profesorem na Uniwersytecie Gdańskim. To mu wystarczało. To było jego szczęście, to było jego fajne życie, to było jego środowisko. A on go wyciągał stamtąd cały czas, tłumacząc, że on sam jest niewybieralny i wystawiał jakby za siebie brata. To on wciągnął nie polityka Lecha Kaczyńskiego do polityki. On ma pełną tego świadomość. I to jest dziś, to jest mechaniczna obrona. On już nie ma wyrzutów sumienia, bo w miejsce wyrzutów sumienia jego organizm, jego mózg wynajął nienawiść. I on przerzuca tę nienawiść i odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, na Tuska i tak naprawdę na elity polskie. To jest polski dramat. Czyli on mówi o tym, że to był zamach ze względu na to, żeby ten krzyż, który nosi, dokładnie był trochę tak lżejszy. Dokładnie tak. Jakie pana zdaniem ma na przyszłość plany pan Kaczyński? On nie musi mieć już żadnych planów, bo on już przegrał. I on, i to wiedzą już w PiSie. I to jest jego koniec? I tak, i to już jest koniec Kaczyńskiego. Z Kaczyńskim już nikt dalej nie pójdzie. Kaczyński będzie miał duże problemy, dlatego że jedyną miłością Kaczyńskiego obecnie jest partia, a ta partia się lada moment rozleci. To znaczy wybory europejskie jeszcze przytrzymają PiS jakoś tam na wodzy. Jeszcze tych odprysków będzie niewiele, czyli do maja, a po wyborach europejskich PiS się rozleci. Ale także z Kaczyńskim będzie pewnie krucho. Ja mu naprawdę życzę wszystkiego dobrego i dużo zdrowia mu życzę. Natomiast oczywiście też, że życzę Polsce, żeby nigdy w życiu Kaczyński więcej nie przejął żadnej funkcji publicznej. Natomiast rzeczywiście jest tak, że przez te 8 lat on ma adrenalinę. On robi to, co chce. On rządzi Polską, on decyduje, on wykorzystuje swoją pozycję i to wytwarza w nim adrenalinę, ale także różne związki inne chemiczne w jego organizmie i to wszystko powoduje, że jego ból, jego choroby, on jest troszeczkę zdrowszy właśnie dlatego, że ma tę adrenalinę w sobie. Ale teraz ta adrenalina będzie schodzić.
i on będzie innym człowiekiem. Mhm. I my już to widzimy po jego wyglądzie, że on już zaczyna być inny. W styczniu będzie jeszcze gorzej, w lutym jeszcze gorzej i tak dalej. Takie są prawa nie tylko starzenia się, ale właśnie też tego oddziaływania na człowieka różnych mechanizmów. Jakby pan był na jego miejscu, powiedziałby sobie basta, dość, wystarczy. To dobry czas, żeby odejść? On tego nie jest w stanie zrobić. Ale gdyby pan był na jego miejscu. Tak, ja już parę razy w życiu swoim mówiłem basta i myślę, że to jest bardzo dobre słowo i że trzeba czasem to powiedzieć. I oczywiście, że w moim przekonaniu to jest tak, że on mógłby zakończyć tę swoją drogę polityczną jakimiś przeprosinami i jakimś takim właśnie no powiedzeniem sobie dobra, no wystarczy. Może rzeczywiście dalej nie będę wtrącał się w życie ludzi. Wie pan, no dla mnie trochę świat jest ważny, Polska jest ważna, bo ja na przykład przez te 8 lat miałem bardzo dużo rozmów ze swoimi dziećmi na temat tego, czy wyjeżdżać z Polski. Mhm. Na przykład, tak? Ja mam 6 wnuków. Tak? Więc ja już mogę jutro schodzić z tego świata. Nie ma dla mnie to żadnego znaczenia. Ja swoje świecie już zrobiłem. Tak daleko pan nie może. Ja jestem zdrowym człowiekiem i w pełni siły, ale chodzi mi o to, że jeśli ja myślę dziś o czymś, tak, to ja myślę właśnie o tym, że zostają moje dzieci, zostają wnuki, że a on o czym? Nie mam pojęcia. Tak, no właśnie, bo on nie ma dzieci, nie ma wnuków, on całą swoją miłość, dużą, swojego życia przelał tak naprawdę na swojego brata i na swoją mamę. I to jest jego problemem, bo proszę mnie źle nie zrozumieć. Są ludzie szczęśliwi i bardzo dobrzy, i którzy będą robili wielkie rzeczy, które nie mają dzieci, bo to nie dzieci stanowią o człowieku, tak? Tylko to, w jaki sposób Kaczyński zbudował swoje życie, ono jest puste. Tak, no ono jest piekielnie puste. No co by nie było, to może nie chodzi o to, że dzieci są sukcesem, no ale są jakimś elementem tego, że wiesz, że możesz do kogoś pojechać. Chodzi o spędzanie życia, o to, żeby po prostu to życie nie było takie puste, żebyś mógł się do kogoś autentycznie, szczerze tak, uśmiechnąć. Jego życie jest partyjne, a nie ludzkie. No niestety. To jest akurat bardzo taka smutna perspektywa tego, jak może wyglądać jego starość, taka samotna, piekielnie samotna, patrząc też na to, jak się traktuje ludzi partyjnie. Dużo zdrowia, naprawdę, a jak najdalej od polityki. Jakie ma pan oczekiwania do obecnego rządu? Dziban, ja jestem doświadczonym człowiekiem i byłem tyle lat politykiem, że mi nawet nie chodzi o to, żeby oni zrobili to, sio, tamto, o wam, to. Ja nie mam postulatów. Ja chcę, żeby Polska była normalnym krajem. Żebyśmy my się uśmiechali do siebie, żebyśmy sobie mogli normalnie pracować, żebyśmy byli w tej Unii Europejskiej i tworzyli tą wspólnotę europejską, żebyśmy brali z tej wspólnoty bogatszych krajów, ile się da nachapać jeszcze od nich, żeby Polskę rozwijać, żeby dbać o to. Pani, to nie jest tylko zadanie rządu. To jest zadanie pana, moje, całe wszystkich tak naprawdę. Żebyśmy my żyli wokół siebie uśmiechnięci. No ale to też jest wystarczające. No dobrze, ale jednak wiemy, że jakieś rzeczy muszą się zmienić, jakieś rzeczy muszą się dziać, no bo jeżeli zaraz usłyszymy działki Tuska i tak dalej, to znowu powiemy, że nie żyjemy w normalnym państwie. Nie, więc i wtedy wyrzucić Tuska, naprawdę, to po prostu trzeba polityków zmieniać, naprawdę, trzeba ich gonić ostro, tak, oni mają swoje robić, ale doświadczenie jest proste. Najwięcej rzeczy dzieje się w ciągu pierwszych 100-200 dni. Więc to, co oni zrobią teraz,
to tak naprawdę jest najważniejsze. Mhm. Potem to już będzie modyfikacja, coś tam jeszcze dorobią, coś Polacy, jakieś środowisko coś wymusi, jeszcze coś, ale tak naprawdę to jest ta energia. Oni dostali energię 74% Polaków, którzy poszli zagłosować. Oni dostali energię 11,8 miliona nas na to, żeby rządzić. I teraz trzeba kopać ich w tyłki, żeby przez te 100-200 dni zrobili te najważniejsze rzeczy, które są w Polsce do zrobienia. To naprawienie Polski dla nas wszystkich. My tego przypilnujmy i śmiejmy się do siebie. No dobrze, a opodatkowałby pan dzisiaj Kościół? Moim zdaniem Kościół trzeba rozliczyć. Moim zdaniem Kościół, tu nawet nie o podatki chodzi. Chodzi o to, żeby sprawdzić tak dokładnie, ile Kościół ma ziemi, bo moim zdaniem jest największym potentantem ziemskim w kraju i czy ta ziemia jest im potrzebna do sprawowania ich funkcji religijnych. A moim zdaniem to są takie rzeczy, żeby spojrzeć na Kościół otwartymi oczami. Oczywiście ja zawsze będę bronił wolności. Kościół ma prawo do wolności. Kościół ma prawo do głoszenia swoich nakazów, zakazów, bo one są dla ich wiernych, nie dla wszystkich. One nie są dla Polski. One są dla ich wiernych, a nie dla każdego z nas. Jeśli my to zrozumiemy, czyli ustawimy Kościół tam, gdzie jest jego należne miejsce, to będzie nam się wszystkim lepiej żyło. I Kościołowi, i ludziom, którzy nie są członkami Kościoła. No bo powiedział pan, że polski Kościół dostał za dużo od Polski po 89 tak, roku. Tak, odwdzięczaliśmy się latami, chyba dalej się odwdzięczamy za to, że Kościół pomógł nam zwalczyć komunizm, ale poszliśmy absolutnie za daleko i w prawach Kościoła, i w majątku Kościoła. No bo jeżeli chodzi o ten majątek i o tę ziemię, o której pan powiedział, no to wyobrażam sobie to, że jeżeli nagle przyglądamy się temu, no to zaczynamy zastanawiać się nad tym, czy to jest na pewno powinno należeć do Kościoła. Absolutnie tak. A jeżeli zaczynamy zabierać, no bo myślę, że w tym trochę jest w tym teza, że wiemy, że nie. No ale właśnie o to chodzi, wie pan. Ale wie pan, że od razu mówi się, że Tusk zabrał Kościołowi? Ale to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby to zrobić na zasadzie zasadzie nie zabierania Kościołowi, tylko zabierania każdemu, kto dostał w sposób niezgodny z prawem. Czyli teraz pan się uśmiecha do pana Morawieckiego. Nie tylko Morawieckiego, ale wie pan, te wszystkie Wille Plus, te wszystkie tego typu historii, ich jest naprawdę strasznie dużo. Oni to wszystko otrzymali państwowe dla siebie, niezgodnie z prawem. To jest absolutnie coś niewiarygodne, jak sobie o tym rozmawiamy. Jak człowiek sobie to uświadomi, to jest science fiction. To w ogóle tego nawet nie można sobie wyobrazić, że ktoś to zrobił. Zrobił. Kaczyński to zrobił. Że ktoś wpadł na taki pomysł, to jest aż niesamowite, tak szczerze powiedziawszy. A jak pan ocenia rolę mediów w kształtowaniu opinii publicznej? Bo to też będzie bardzo duży problem do rozwiązania. No co, trochę jest tak, że ubyło dziennikarzy. Mamy coraz więcej propagandzistów, a coraz mniej dziennikarzy. I ja wyobrażam sobie taką sytuację, zresztą w Stanach też tak jest, w Wielkiej Brytanii też tak jest, że są gazety lewicowe i prawicowe, dlatego że dziennikarze mają prawicowe poglądy albo lewicowe poglądy. To jest normalne na całym świecie. Ale dziennikarz, nawet mając swoje poglądy, musi umieć rozmawiać z każdym. Wtedy jest dopiero dziennikarzem. Jeśli nie potrafi rozmawiać z każdym, to nie jest dziennikarzem. Rozmawiać z osobą, która ma inne poglądy niż ja, i nie dać znać słuchaczom, że ja mam inne poglądy. Na tym polega pytanie, na tym polega praca dziennikarska. To, że Kaczyński dał, nie wiem, 10, może 20 wywiadów przez ostatnie 10 czy 15 lat
to dał. Tylko, że to nie były wywiady, bo dziennikarze nie zadawali pytań Kaczyńskiemu. Mhm. Dziennikarze pozwalali mu mówić i chwalili go tak naprawdę, bo oni są dziennikarzami. No mówił pan też o dziennikarzach w wolnych mediach, którzy też byli mocno propisowscy. Tylko, że widzi pan, to chodzi o to, że na przykład taki, nie wiem, Mazurek, Sroczyński, czy tam, nie wiem, Meller, prawda, tak zwani symetryści, mhm. tak? Oni mają prawo mieć swoje poglądy. Tylko, że oni... Ich podstawowym błędem jest to, że oni nie potrafią dostrzec błędów z jednej strony, mhm. kiedy dostrzegają wszelkie zło w drugiej stronie. I to jest czyli oni potrafią rozmawiać z niePiS-em, mhm. a nie potrafią rozmawiać z PiS-em. Czyli nie są dziennikarzami. Bo prawdziwy dziennikarz potrafi rozmawiać z każdym. No tylko właśnie tu się pojawia... Mało ten, jest już no właśnie, takich, teraz tutaj się pojawia problem, że jakie zmiany by pan wprowadził w telewizji publicznej, no bo wtedy mamy bardzo mało ludzi do wyboru. Znaczy w ogóle zastanawiam się, czy jacyś są. Nie wie pan co, mnie się podobała telewizja publiczna wtedy, kiedy program w tej telewizji miał Tomasz Lis i Janek Pospieszalski. Mhm. No ale dobra, no teraz... To byli zupełnie różni ludzie, jak gdyby na mm-hmm. przeciwległych biegunach, ale jeden miał prawo w telewizji publicznej mm-hmm. mieć swój program i drugi miał prawo mieć swój program. Ja nie wiem, bardzo możliwe, że my zabrnęliśmy tak daleko, że musimy to wyczyścić jakby od podstaw i zaczynać od zera. Ale rzeczywiście dla mnie, ja bym wolał mieć taką właśnie telewizję. Ale uważa, że pan, że jest takie zagrożenie, że koalicja zrobi to samo z TVP co PiS? Nie. Skąd panu taka pewność, że tak od razu? Bo widzi pan, bo koalicja jest koalicją. Nie może zrobić tego samego. No, bo jest, może bo wykluczyć jest koalic... PiS. No, ale no może wykluczyć PiS, ale koalicja już jest koalicją. Mhm. Tam są konserwatyści, tam są liberałowie, tam są chrześcijańscy demokraci, tam są socjaliści, tam są trockiści. Koalicja już jest koalicja, ona już jest mozaiką. Ale jednak może stłamsić PiS i PiS może tak naprawdę ten całe źródło tej propagandy... Może być taką puszką, w którą się zamknie PiS i po prostu ją wyrzuci. Wie pan co, ja się obawiam, że początek taki musi być. I panu powiem dlaczego. Dlatego, że to, co PiS wprowadził do polskiej polityki en bloc, to jest kłamstwo. To jest kłamstwo w żywe oczy. Oni stają przed mikrofonem czy przed kamerą i oni mówią jawną nieprawdę. Oni mówią totalne kłamstwo. I nie są w stanie na argumenty, na doświadczenie, na fakty się z tego wycofać. No ale to jest problem. I to jest ten problem od tej dziennikarskiej strony, że z drugiej strony jak z nimi rozmawiać, skoro... Można zadawać im pytania. A oni zawsze będą mówili to samo. Te same kłamstwa. Dokładnie. I ta rozmowa po prostu nie ma sensu często. A niestety to jest tak, że wydaje mi się, że ja jeszcze mam wiarę w ludzi, że często jest tak, że ten człowiek po drugiej stronie, on wie, że kłamie. Wie, że to jest kompletnie bez sensu. Ale tak mu przykazano i tak ma robić. Dokładnie tak jest. I ta strategia działa. Dokładnie tak jest. Także pytanie jest zawsze takie, na ile polityka nie ma być skuteczna. A to jest bardzo skuteczne, bo to pokazały po prostu te dwie kadencje, bo oni też przegrali tak naprawdę minimalnie, patrząc na to, co się wszystko wydarzyło, na tą propagandę i tak dalej, oni przegrali naprawdę minimalnie. Przegrali minimalnie. Wie pan co, my nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale proszę wziąć pod uwagę, że oni wydali na kampanię wyborczą miliardy. To prawda. Nie miliony. Oni wydali miliardy złotych. I to nie chodzi tylko o billboardy, o ulotki, o plakaty, czy o coś takiego. Nie.
Oni wydali na całą machinę propagandową, stworzyli machinę propagandową nie tylko z telewizji, ale z Orlenu, z każdej spółki Skarbu Państwa, ze spółeczek różnego rodzaju, ze wszystkiego. Oni stworzyli za miliardy złotych machinę do wygrywania wyborów i przegrali. No i dobrze, to jest bardzo ładna puenta, akurat jeżeli chodzi o PiS. Niektórzy mówią, iż człowiek ma dwa życia. Jedno, w którym żyje, a drugie następuje, gdy zrozumie, że człowiek ma tylko jedno życie. Gdy miał pan jeszcze jedno życie, wybrałby pan politykę? Nie, myślę, że już nie. Ja jestem po tych wyborach strasznie szczęśliwy, dlatego że ja znów żyję w wolnym świecie. Ja poświęciłem polityce strasznie dużo lat, bo liczę to od lat 80. jeszcze, kiedy byłem w tak zwanej podziemnej Solidarności, więc naprawdę dużo lat poświęciłem polityce. I ja myślę, że jak nieskromnie, kurczę, jest cegiełka w tej wolnej Polsce, moja cegiełka. Ja dołożyłem do tej budowli wolnej Polski, ja dołożyłem swoją, wstawiłem tam swoją cegiełkę. Tak jak idę na Legię, a ja podpisałem budowę stadionu, ja tam idę i ja jestem taki szczęśliwy, tam jest moja cegiełka w tym stadionie. To ja ją tam zostawiłem, ja ją tam stawiłem. Może ona nie była pierwsza, może była trzecia lub piąta, ale ja ją tam wstawiłem. To jest taka, to jest ta właśnie radość taka tworzenia tego, prawda? No nie, no pana książka opowiada o wielu rzeczach i dlatego naprawdę polecam, jeżeli chodzi o przeczytanie tego, bo to jest fascynująca historia, nawet to, jak właśnie został pan premierem, dlaczego, to wszystko było interesujące od tej strony odbiorcy. No, jestem 10 lat młodszy od pana dzieci, więc dla mnie to było naprawdę bardzo fajne i polecam każdemu taką lekturę, ale zastanawiało mnie, kogo książkę pan by chciał przeczytać w takim wydaniu, jak ta pana książka. Pan, wszystkie, ja dużo czytam autobiografii, czy biografii różnych ludzi, od Churchilla począwszy, od, nie wiem, Tony'ego Blaira, przez, nie wiem, Maska na przykład i wielu, wielu innych, bo człowiek uczy się od innych. Książki są bardzo pouczające, pokazują rzeczywiście pokazują człowieka. Człowiek jest fascynujący. Ja myślę, że jest w Polsce parę takich bardzo fajnych osób, które też znam i których bym przeczytał historię, jak na przykład, chociażby na przykład Rafała Brzoski bym z przyjemnością bym poznał, jak on do tego, mimo że ja go znam i że nawet gdzieś tam fragmentami uczestniczyłem jakoś w drobny sposób w jego biznesie, to myślę, że z przyjemnością bym coś takiego przeczytał, albo na przykład o różnych polityczkach polskich. Naprawdę, mamy bardzo fajne kobiety. One są niedoceniane, bo Polska ciągle jest dużo bardziej męskim światem niż każdy inny kraj. A my mamy w Polsce niesamowicie ciekawe kobiety, które osiągają sukces w biznesie, osiągają sukces taki w polityce, ale nie potrafią się przebić jakby przez ten męski świat do naszej świadomości. To też byłoby ciekawe. Myślę, że z przyjemnością bym parę takich biografii przeczytał. Jakich polityków wymieniłby pan, wymieniając 10 najbardziej wybitnych w Polsce po 89 roku? Ja na pewno muszę wymienić Tadeusza Mazowieckiego, bo uważam, że on też był niedoceniany, ale on był naprawdę, on bardzo dużo rzeczy nam dał, nam wszystkim. On bardzo dużo osób nauczył. Jest bardzo dużo polityków, którzy się z nim zetknęli i wychowali trochę na nim. Myślę, że wybitną absolutnie postacią jest Leszek Balcerowicz. Absolutnie. Bez względu na oceny jego, ja akurat mam
mam ocenę pozytywną, ale bez względu na te oceny, on też bardzo dużo, że tak powiem, zrobił w polskiej polityce. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że najdalej zaszedł Donald Tusk, że ja jemu zarzucam nawet nie to, jak on rządził, tylko to, że on nie wychował następcy czy następców po sobie i że odchodząc, a wiedział przez rok, że będzie odchodził, że, że nie przygotował jakby tej ziemi po sobie i dlatego te wybory zostały tak dramatycznie przegrane. Jakby on jest temu winien, ale właśnie w tej mierze, że nie przygotował ludzi. Nie każdy jest w stanie zostawić po sobie jakiś ludzi. Myślę, że teraz zostawi. Ale on rzeczywiście osiągnął dużo i on jest bardzo ceniony w świecie. To jest niesamowite, ale ja akurat pracuję w świecie, nie w Polsce i często spotykam się z różnymi osobami i oni wszyscy, czy prawie wszyscy znają Tuska. Nie tak jak Wałęsa, ale jednak znają Tuska i wiedzą, że on uczestniczył w tworzeniu tej polityki europejskiej w sposób naprawdę taki bardzo, bardzo interesujący. Ja cenię, wbrew pozorom, cenię to, co robił Cimoszewicz. Uważam, że jest też takim politykiem, który jest mniej znanym, bo i on jest trochę pewnie takim intrawertykiem, ale gdzieś tam zaszytym w jakichś tam swoich borach, ale on rzeczywiście też jakby troszeczkę wyrastał poza innych. Ja bym jednak wymienił Marka Belkę i to trochę bardziej za jego takie ekonomiczne podejście do polityki niż za w ogóle funkcję sprawowania premiera, ale rzeczywiście to jego, on jest z takiej szkoły łódzkiej i to też jest taka ciekawa szkoła, która dała dosyć sporo ciekawych osób do polskiej polityki. Ja muszę wymienić Jerzego Buzka, bo Jerzy Buzek przeprowadził 4 bardzo ważne reformy i zaszył się w Europie dziś, ale on jest wybitną postacią polskiej polityki i on zmienił w Polsce, kto wie, może po Balcerowiczu najwięcej. Może po Balcerowiczu najwięcej. Jest taki człowiek, który był wiceministrem tylko, nawet nie był ministrem, Kulesza, który był wiceministrem w wielu, wielu rządach i on odpowiadał zawsze za reformy samorządowe. I tak naprawdę w ogromnej mierze budowla samorządowa Polski to jest jego budowla. To jest prawie, że autorska budowla i taki niesamowity sposób pracy ze studentami swoimi, z doktorantami. Naprawdę bardzo, bardzo zacna postać. Mm-hmm. A w wyborach prezydenckich Hołownia czy Trzaskowski? Kogo pan będzie był? Na kogo będzie pan głosował? Jeszcze jest za wcześnie, by to mówić, bo jeszcze jest jedna osoba, która też będzie pewnie w tym kierunku szła, czyli były rzecznik praw obywatelskich, a obecnie minister sprawiedliwości. Myślę, że jedna z tych trzech osób, ale mamy 2 lata. Ciężkie 2 lata. Trzaskowski pewnie łatwo zostanie prezydentem na kolejną kadencję w kwietniu, ale Hołownia będzie miał bardzo trudną pracę jako marszałek Sejmu i dziś robi to bardzo dobrze, to co robi. A poza tym, no mamy 2 lata jeszcze do wyboru, a każdy z nich jest dobry. Wie pan, każdy z tej trójki będzie dobrym prezydentem. Jakie przed panem wyzwania sportowe?
Nie stawiam sobie teraz żadnych wyzwań, ale trenuję cały czas. Bo ja przeszedłem z wyzwań takich sportowych na taki trening stały, czyli to jest 30 minut interwałów biegowych, 3-4 razy w tygodniu. To jest 1000 metrów basenu dwa razy w tygodniu. To jest trochę jogi, trochę stania na głowie. Stanie na głowie jest bardzo pożyteczne, bo bardzo fajnie mózg dotlenia. Bardzo, bardzo dobrze. I w ogóle całe krążenie jest jakby przeciw grawitacji. Odwrotne, to też jest dla człowieka bardzo zdrowe. I trochę ćwiczeń siłowych. Myślę, że będę więcej wchodził teraz w ćwiczenia siłowe, bo widzi pan, z wiekiem trzeba ćwiczyć więcej. Tak, tak, mówił pan o tym, że też górne partie ciała, pan miał problem, że jak pan pływał, to panu mięśnie malały. Tak, bo za mało. Za mało dostawały w kość, więc dużo w kość. Chyba to jest niesamowite, ale ja po treningu jestem tak żywy, tyle człowiekowi to daje, że ja sobie nie wyobrażam dziś życia bez aktywności. A na koniec, jakie pan ma dzisiaj marzenia dotyczące życia? Chciałbym, żeby pan był zuchwały w tych marzeniach. Ja panu powiem, no ja oczywiście jestem aktywnym człowiekiem przede wszystkim dlatego, że ja lubię intensywnie żyć. I mam teraz z kim intensywnie żyć. A ja w tej całej rozmowie daleko od kobiet byłem. Najpiękniejszą kobietą na świecie. Więc co, ja już nie chcę wracać do polityki. Ja już tak naprawdę taka trochę emeryturka, ale właśnie taka aktywna emerytura, pełna miłości, szczęścia, uśmiechów, kwiatów, w ogóle wszystkiego. I tak to zostawmy. Bardzo i to bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo.